Nasza Rada Krakowskich Seniorów współpracuje zarówno z Radą Miasta, jak i z Panem Prezydentem i ze mną jako pełnomocnikiem polityki senioralnej. Żeby zostać członkiem Rady Krakowskich Seniorów, do czego najserdeczniej zapraszam wszystkich starszych mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 60. rok życia, należy poprosić o rekomendację albo organizację pozarządową, która uzna, że jej członek jest godny tego, żeby reprezentować zarówno organizację, jak i krakowskich seniorów, albo można poprosić o rekomendację nawet 20-osobową grupę mieszkańców. Jeżeli ktoś z osób, które mnie słuchają, jest aktywnym członkiem jakiejś lokalnej, małej nawet społeczności, to wystarczy 20 podpisów pod rekomendacją, żeby móc być poważnym kandydatem do Rady Krakowskich Seniorów. Należy zgłosić zarówno kandydaturę tej osoby, która miałaby być członkiem Rady Krakowskich Seniorów, jak i tę osobę, może to być ta sama osoba, jak i tę osobę, która będzie głosowała na walnym zebraniu. Formularze należy złożyć przy ulicy Dekerta albo na Placu Wszystkich Świętych. Należy złożyć do dnia 30 września. Walne zebranie odbędzie się w październiku. Najgoręcej wszystkich zapraszam, dlatego bo żeby miejska polityka senioralna mogła dynamicznie się rozwijać, bardzo potrzebujemy wsparcia seniorów, bardzo potrzebujemy odpowiedzialnych reprezentantów różnych seniorskich środowisk.